Cześć, witam serdecznie. Chciałbym poruszyć tutaj temat dla troszkę bardziej rozwiniętych graczy, jeśli chodzi o farmiarkę. O farmiarkę, która nam pozwoli szybko rozgrywać bitwę na niskim power scorze, która robi dobrą robotę. Oczywiście też nie jest to jakaś tam tania farmiarka, dlatego że ta obecnie tutaj koszt tych części to jest 4660. Tu mowa oczywiście o tych częściach, czyli dwie dżuli, dwie gąsienice. Oczywiście to wszystko można sobie skrafcić. No a dżule trzeba kupić. W obecnej chwili 1800 kosztuje na kup teraz. Na zawołanie, na sprzedaż jakby co to taniej. I dlaczego mówię o tym? Jak wiadomo, na niskich power scorach bitwy trwają tak naprawdę chwilę, nie to co na tak zwanych krowach, dużych power scorach typu coś takiego, nie typu coś takiego, typu coś takiego. I najlepiej jest farmić właśnie na małych power scorach. Co jest nam potrzebne? Potrzebne naprzód są naprawdę gąski, dlatego że one najwięcej wytrzymują. Jak nie te trójkątne, to te takie małe, podwójne, czyli bez tego górnego koła, tutaj i tutaj, albo tak jak ja mam fioletowa gąsienica, białe koło i koło, o właśnie, takie twin wheel. Jak to się sprawuje w bitwach? No, ja jestem zachwycony, tylko też nie można jechać na przysłowiową pałę, tak? Dajmy na to, ruszymy sobie bitwę. Na scrap metal już mam prawie wszystko wyjeżdżone, więc przy okazji nie można wyjeżdżać na pewno na tak na harnasia, urabura, skóra z jaj kangura, bo no nie wyjdzie to na dobre. Oczywiście nie mamy tutaj włożonego radaru, także musimy się koncentrować również na ktoś ma radar, to o tyle dobrze, koncentrować na wzrokowym. Kontakcie. O, no cóż. O, jest właśnie to o radarze mówię. Koncentrować się. Nie poszło. Nie ta bitwa. Chcę pokazać, jak to się sprawuje tak naprawdę, bo jest to miękkie i dlatego trzeba wykorzystywać tą maszynkę tak, aby jak najwięcej zrobić, a nie zginąć. No, oczywiście najlepiej musi być również fioletowy radiator, który też no, wymaga jakiejś pracy. Jednak no, przynosi fan. Naprawdę to, co dzisiaj powygrywałem bitew na tym sprzęcie jest naprawdę fajne. Shotgun. O, musimy się schłodzić, a to trochę trwa. Shotgun tu jest, czy nie?
O, shotgun. Ojej, skroi mnie. Albo? Albo i nie. No i właśnie. I tak użyty sprzęt daje duże radości. O! Zobaczcie, jak to obrywa broń. Umiejętne strzelanie tym jest naprawdę kozackie. Nie wiem, czy ktoś tutaj po mnie przyjedzie. Są 4 kile. Chyba im wjechać na bazę, no bo co? O, tam coś się pali. Sławek z Polo. O! Przejmuje bazę, dobra, jedziemy. Zdążymy, bo ja nie zdążę tu przejąć tego. On mnie już widzi, bo ma kamerę odpowiednio skierowaną. Tak, żeby mnie widzieć. Więc to będzie loteria, czy mu dam radę, czy też nie. Sześć kili. 2500 punktów, gdzie można porównać, co drużyna zrobiła i no i to są gracze, tak? To są gracze, którzy no tak naprawdę wyjeżdżają na harnasia, jakie to ja mówię, i to jest dla nich gra for fun. Czyli mamy wariatów tak naprawdę i w WoCie, i w każdej grze. Tu chodzi w Crossoutie o to, żeby wygrać. O to, żeby wygrać i dostać pełną pulę surowców, czyli 49. Dlatego ze względu, że mam skaner, to MVP to już mam tyle, że naprawdę czasami się nudzi zdobywanie tego MVP, ale ta żniwiareczka, ta farmiareczka naprawdę polecam z dwoma dżulami. Głównie muszą być dwa dżule i właśnie radiator fioletowy koniecznie. Do 4500 power score'a maszyna rewelacyjna. To by było na tyle. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Trzymajcie się.